zginiesz, gdy będziesz po wodzie szedł. Ogień nie zdrawi cię. Nie, nie, nie utoniesz, nie, nie, nie spłoniesz, bo ja jestem z tobą, modlitwa. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Kupiłem cię, dałem ci imię swe. Moim jesteś więc już. Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł. Ogień nie zdrawi cię. Nie, nie, nie utoniesz. Nie, nie, nie spłoniesz. Bo ja jestem z tobą, mówi Pan. Nie bój się, nie bój się. Proszę Państwa, oto nasi kolejni muzyczni goście. Bardzo nietypowe wykonanie, jak na piosenkę o charakterze religijnym. Witam Was bardzo gorąco. Witam. Pan Sebastian Drążyk, dyrektor Festiwalu Piosenki Religijnej, 11. festiwalu, który już niebawem odbędzie się w Czerwionce Leszczynach. Dokładnie 15 i 16 czerwca, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Najbliższą sobotę i niedzielę. Jeśli Państwo nie macie jeszcze żadnych planów, to gorąco oczywiście zachęcamy do udziału w tymże festiwalu. A co będziemy mogli zobaczyć, a przede wszystkim co usłyszeć w ciągu tych dwóch dni? Będziemy mogli usłyszeć 15 w części konkursowej 11 wykonawców z różnych stron kraju. Później w koncercie laureatów następnego dnia, 16 czerwca w niedzielę, będziemy mogli, poznamy laureatów i oraz posłuchamy gości. W tym roku gośćmi festiwalu będą Daniel ze Stanów Zjednoczonych, Daniel, który tworzy w Stanach Zjednoczonych, bo pochodzi z naszego miasta, z Czerwionki Leszczyn. Hip-hop z pozytywnym przesłaniem, jest to coś nowego, naprawdę warto to zobaczyć. Ja myślę, że to jest coś, co na pewno zainteresuje wielu młodych ludzi, którzy fascynują się obecnie hip-hopem, bo jest to muzyka bardzo, bardzo popularna. I Daniel robi to na najwyższym poziomie. Poza tym legenda śląskiej sceny rockowej, zespół Poziom 600 oraz zespół Testimonium, którego mieliśmy Czyli okazję posłuchać. Czyli cztery damy, które tutaj dziś w studiu mieliśmy okazję zobaczyć i posłuchać, a tak przy okazji, tak jak mówię, bardzo nietypowe wykonanie. I właśnie o to bym chciała zapytać, panie Sebastianie, ponieważ wielu osobom muzyka religijna, muzyka grana podczas takich festiwali kojarzy się z rzeczą, delikatnie mówiąc, nudną, standardową, nieciekawą. Czy tą tezę możemy obalić? Ja myślę, że to już zostało dawno zrobione. Mamy tutaj przykład Arki Noego czy zespół Tymoteusz, zespół Armia, które grają bardzo, bardzo nowocześnie, bardzo jest to popularne. I myślę, że ten mit powoli, powoli odchodzi już w zapomnienie i my też staramy się do tego przyłożyć. Wszystkich tych, którzy jednak nie są do końca przekonani, zapraszamy bardzo gorąco w dniach od 15 do 16, a więc, proszę Państwa, sobota, niedziela. Czerwionka, Leszczyny, Miejski Ośrodek Kultury. Dom Kultury przy ulicy Furgoła. Zapraszamy w imieniu organizatora Miejskiego Ośrodka proszę Kultury Państwa, w Czerwionce. Mamy dwa zaproszenia, mamy również kasety zespołu Testimonium. Dla tych Państwa, którzy dodzwonią się pod nasz numer telefonu, który już teraz ukaże się na ekranie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo.